Cześć, tu Natalia Szymańczyk. Witam Cię w moim podcaście. Gościem mojego podcastu jest dzisiaj Radzimir Dębski. Cześć! Dzień dobry. Radzimir, za godzinę kończy się świat. Jaka byłaby ostatnia hip-hopowa piosenka, której miałbyś ochotę posłuchać? Zabiłam. Tragedia. Hip-hopowa. Potem będzie jeszcze gorzej. Masz godzinę? Mam dwie. Specjalnie dla ciebie. Najlepsza zrodka w historii to jest, to jest zrodka Noida y, z mob Deepów y, Give Up The Goods. Tam jest... Y, no, no nie będę całej może. O. Nie, 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 nie. No, czy to... To, co to jest moja ulubiona zwrotka w historii. W sensie uważam, że to jest naj, naj. nie wiem, ulubiona, najlepsza. Jak powiesz najlepsza, to od razu wszyscy staną do walki. Jak powiesz ulubiona, to nikt nie może nic powiedzieć, więc lepiej powiedzieć ulubiona. Um, no, a z polskiego. Trudno, co? Ale to, to jest tak, jak w areszcie, wiesz, masz telefon tylko do jednej osoby, tak nie można obzwonić całej rodziny. No tak, tu miałem ten problem, bo dużo oczywiście na koncercie wale z pamięci, to tam typu wiesz. Um, to uczucie, jak zadzwoniłem do Wojtasa pierwszy raz i yy, wychowywałem się blisko ulicy Wojska Polskiego. Myślę, że w każdym polskim mieście jest ulica Wojska Polskiego gdzieś, no. więc yy, mam to, to ty tam była, Zrota Wojtas, że jestem gościem z, z, z Ulicy Wojska Polskiego. To jest moja, moje miasto, dlatego jedzenie tu się urodziłem. Cała ta zrota jest w ogóle poetycka, ale miałem. Yy, Taki niedosyt tego, że nie było łony. Łona jest wiadomo, że trudnym człowiekiem do przekonania do czegokolwiek. On jest, gdzieś żyje w swoim świecie, co, co też bardzo szanuję i pozdrawiam. Ale jego zwrotę miałem kiedyś, nie wiem, czy gdzieś w ogóle nie napisano na drzwiach do pokoju, takie jakby sprawy mogły to być nawet. Czy gdzieś to napisałem markerem sobie na ścianie, już nie wiem. Ale jak nie wchodzimy w prywatę. I to było, nie chcę się starzeć, chcę być młodym szczunem pozostać szczeniakiem, który nic nie rozumie, chcę być dzieciakiem wolnym od życiowych pułapek, nie zajmować się niczym poza rapem. Kupować piwo bez dowodu, nie mieć samochodu, robić to wszystko, co się robi za młodu, prowadzić tryb życia hulaszczy, nigdy nie zamykać paszczy, codziennie brać hip-hopu zastrzyk, bo chcę robić muzykę, żyjąc z weekendu na weekend, bez żadnych ograniczeń, bez żadnych przeszkód. Chcę dożyć 11 lat, nie przekraczając 20, pragnę na zawsze pozostać tym samym dzieciakiem, na tym samym miejscu. To był taki manifest. Um, czy to była najlepsza wrotka w historii? No, um, kiedyś Adamowi to nawet wyrapowałem. Się śmiał strasznie, że to w ogóle znam. Bo to było wiele CT, jeszcze nie był wtedy um, jakby wy, nawet wypisany chyba tam w tym kawałku. Natomiast już tak bardzo się wyróżniał e, na tym całym, e, w tym całym świecie, że to było ciężko. Zupełnie nieznany wtedy jeszcze gościu. Nie? Po prostu ktoś tak nagle się się, wyrywa się w pamięci, nie? Okej, okay, czyli jeżeli chodzi o polskie kawałki, bardziej tekstowo? No nie, no bity przede wszystkim. A jak dla nie wiem, dlaczego pomyślałem o tekstach od razu. E, mi przychodzi od razu do głowy, bo też mam swój ulubiony kawałek y, i to jest też Łona, Łona i Weber, Kalryfer. Tam jest takie zdanie, które mnie z kolei chwyciło. O przemianiu. Jak to jest, że nieoczekiwanie, centralne ogrzewanie tak splata mi się z przemianiem. I faktycznie coś takiego jest, że ta jesień, jak przychodzi i robi się ciepło, to myślisz no. sobie kolejny rok. Yy, absolutnie tak. Yy, dużo jest tego w ogóle wszystkiego. Ciężko jest się ograniczyć do jednego i to jest niemożliwe w zasadzie. No. U każdego yy, rapera się znajdzie parę takich linijek. Może to jest w sumie problem, yy, czy ciągle tak mamy, nie? czy to była kwestia. Tego, kiedy to wychodziło, jak to w nas trafiło. Czy ciągle jeszcze powstaje taka, ta, taka muza z takimi mocnymi tekstami? Ale, ale muza na pewno powstawała mocna kiedyś z tymi wszystkimi samplami. Zbliża się coś bardzo, bardzo wielkiego. 16 września na stadionie Śląskim w Chorzowie, wielkie, wielkie wydarzenie i uczta świata hip-hopu. Zaprosiłeś na scenę kilkudziesięciu największych hip-hopowców w dziejach tak naprawdę polskiego hip-hopu. I teraz cię zacyt zacytuję. Z poczucia bezpieczeństwa nigdy nie wynika żaden dobry melanż. Czyli boisz się? <laughs> Zdecydowanie. Myślę, że to jest cel w kreatywności, żeby się bać. No, że jeżeli się nie boisz, to to nie jest kreatywność. Nie? Czyli, że musisz nie wiedzieć, co się wydarzy i musisz nie wiedzieć, czy to się uda, czy to, się, czy to będzie dobre wręcz. Więc yy, to myślę, że jest najciekawsze i wtedy się też rodzą zupełnie inne pomysły. No. Teraz to się wszystko jakoś wywróciło do nogami. no bo Bemowo było jakimś takim testem yy, i taką dużą partyzantką, a teraz już jakby bogatszy w tą wiedzę, yy, co, co, co tam jakby jak działało, no już postanowiłem jakby też dalej szaleć, więc to może się okazać. Dziwniejsze, lepsze, łatwiejsze, milsze, gorsze, mroczniejsze, jaśniejsze, nie wiem. Ka na pewno się troszkę się zróżnicowało jeszcze bardziej. A czego cię nauczył obemowo? Z jaką no, wiedzą wejdziesz teraz w Stadion Śląski, no, o ile bogatszy? No to jest te trzy godziny 100 numerów, yy, tych takich jakby trochę testów, więc yy, z każdego numeru jest jakaś informacja do wyciągnięcia. Nie? Dużo rzeczy przepisałem zupełnie od nowa. No bo pisząc nie słyszysz tego. Możesz sobie tylko wyobrażać. Ale do końca. Więc to potem trochę też zależy od tego, z kim to grasz, jak to jest zagrane, ile było czasu też to przygotować. No i potem, czy, to, czy ten pomysł, który gdzieś tam rzeźbiłaś, przybrał ten kształt za tego pierwszego pomysłu, czy gdzieś się zatracił, wykrzywił, zmienił i trzeba go w zasadzie zacząć od nowa, żeby jeszcze raz dojść do tego samego miejsca lepiej. Także Bemowo było takim wyszlifowanym przez siebie diamentem? To tak dokładnie wyglądało w twojej wyobraźni? Nie, no Bemowo to był jakiś, jakiś dziki szał. Hmm. Mówimy oczywiście o pierwszej odsłonie. Tak, tak. A teraz, a teraz jakby też nie było na to miejsca. Ojej, pardon. Prawie cię w te same buty, yy, ale na szczęście nie. Yy, no więc, że yy, teraz musieliśmy jakby wszystko wcześniej przygotować ze względu na nospr i yy, dużo większy rygor yy, tych prób. Więc mamy już te próby za sobą. No i yy, jakby. To zmieniło trochę też ten kształt, to jest taki bardziej mm, określony kształt tego koncertu niż tamtego. Tamten był bardziej dżemem. Yy, I wrzucaniem też raperów na głębszą wodę, bo to oni nie do końca też wiedzieli co ja kiedy wrzucę, dosłownie jakby to było na imprezie, dosłownie jakby to było dżem session, a teraz taki bit, zobaczymy co się stanie, a teraz taki bit, zobaczymy co się stanie. A teraz gdzieś to są bardziej takie opowieści, czyli nie wiem, Kawałki, które mają wstępy symfoniczne, zupełnie nie rapowe, być może nawet bądź też autra, skręcające gdzieś, no. Nie mam pojęcia. A jak się objawia to, że się boisz? Eee, no dużo działam. Dużo i pijesz dużo, rumianku, nie wiem, wypadają ci włosy. A nie, to się zdarzało, to nie mogę za bardzo wejść w, w szczegóły, ale no było intensywnie. I też y, miałem w międzyczasie y, film, y, z którym jadę teraz na premiera, premiera będzie w Wenecji na festiwalu. Y, w tej Wenecji, Szumowski która jest w tej chwili? Anglerta? Czyli zaraz właściwie wylatujesz. Tak. Wychodzisz ze studia i już. No nie, bo j, chyba jutro czy pojutrze, ale, ale czyli to na dosłownie na parę dni, prosto już potem do Katowic i Chorzowa na próby, więc to był intensywny czas. No. Ile się przygotowujecie do tego koncertu? Z pół roku. No. Lubisz mówić o innych ludziach? No jasne. Tylko nie Ale wiem. nie obgadywać, nie negatywnie. Bo ja mam taki pomysł na tą rozmowę, wiesz? O. Mam taki pomysł, że chciałabym, żebyśmy Jej, tak porozmawiali. Się nie myślałem, że to cały, cały czas, cały czas kopiesz tutaj <gry> pod, pod stołem. Chciałabym porozmawiać o gościach koncertu po kolei, prześledzić yy, tą listę. Oraz żebyś podzielił się swoimi takimi odczuciami, linkami, emocjami, tym jak się z tymi artystami współpracowało, jakie ty masz jakieś swoje wewnętrzne wspomnienia związane z tymi artystami. Nie wchodzimy w prywatę, to chodzi oczywiście o twoją percepcję tylko i wyłącznie muzyczną, jakieś doświadczenia może z dawnych lat. I przez pryzmat tych artystów, jak będziemy sobie ich nie obgadywać, będziemy mówić pozytywnie. Chciałabym, żeby to było takie odbicie lustrzane też twojej osoby. Bo jak mówimy o innych, no to o tobie też będzie można dużo powiedzieć. Ciekawe. Co za na to? Idziemy? Nie wiem, czy to się uda. Idziemy w ten eksperyment? Odbić do mnie, ale myślę, że no, będę lawirował. Dobra, to pierwsze pytanie w takim razie z tego, z tego, z tego działu. Czy doznałeś szoku w 2000 roku? Dobre. Tak, no. to Nie, no tak, w ogóle, ale to było zaskakujące. Nie spodziewałem się, że to tak zrobisz. Myślałem, że, że w ogóle zapytasz mnie o o konkretne interakcje, w sensie, że już z raperami... Też, do, do, też, też, do, 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 to, dokładnie. Jest takie, to jest takie intro, więc pytanie, czy ty znałeś szoków w 2000 roku? No, e, wiesz co, to było, to było takie spotkanie, na które się bardzo cieszyłem, bo rzeczywiście chłopaków poznałem dopiero teraz e, w przygotowaniach na, 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 na Stadion Śląski. Ehm, Naj, najcenniejsze, co się wydarzyło dla mnie, oczywiście, to były też ich reakcje na kilka kawałków, w których myślę, że się najczęściej, znaczy taka normalna koncertowa sytuacja to będzie zaskoczenie czyli, że, że oni w zasadzie powiedzieli, że nie grają tych kawałków nigdy na koncertach dwóch konkretnie, mhm. m, które, na których mi bardzo zależało To są kawałki z kinematografii? No właśnie nie chcę mówić, bo bym wtedy już zdradzał tą niespodziankę, ale, ale no piękna była mina chłopaków, jakich poznałem. Poznaliśmy się w studiu, było pianino, coś zacząłem grać na tym pianinie, oczywiście to jeszcze nie była orkiestra, a potem zobaczyć ich, jak już słuchamy tego konkretnie razem, bo ja przecież też czasami dyrygując słyszę coś pierwszy raz. Oczywiście pisze, 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 ale potem już naprawdę stajesz przed tym budynkiem i dopiero go jakby widzisz realnego. No więc to było jedno z fajniejszych spotkań i, i, i też nowych spotkań, bo nie, nie, nie miałem przyjemności poznać paktofoniki wcześniej. No. Tak, no, Ze całego składu są w tej chwili y, pod szyldem Paktofonika, tylko dwójka z nich. Nie no, Focus tak, i oczywiście. O, oczywiście. O, oczywiście. Focus i, i, i Rahim, ale no, y, to są legendarne rzeczy, więc y, przypominając właśnie te, te, te legendarne rzeczy, no, używamy tego szyldu, pod którym to powstawało. Najpierw odkryłem Kaliber, a dopiero potem y, Paktofonika, ale to nie zmienia faktu, że to są y, tak naprawdę gospodarze tego koncertu dla mnie czyli Kaliber i Paktofonika są u siebie i chciałbym, żeby mieli w tym koncercie gigantyczną rolę. Zastanawiam się, czy byłeś takim zajawkowiczem Paktofoniki, trochę ja byłam taką osobą. E, doszukiwałam się jakichś znaczeń, jakieś odwró odwrócone zwrotki, no czytane do tyłu, w których podobno magik już gdzieś tam przebąkiwał, że popełni samobójstwo. E, sam jego pokój, ten z którego skoczył, no dzisiaj wiesz, że wygląda dokładnie tak samo podobno? Na kiedy przygotowywał się do roli w filmie, w ekranizacji historii, zwiedzał te wszystkie miejsca i, i powiedział w jednym z wywiadów, że ten pokój wygląda dokładnie tak samo to jest taki, jakby, taki taki ołtarz. To może sam przytoczę kolejnego z gości, bo dużo o magiku gadałem z Jonaszem, czyli ja, Jonasz, czyli Jajo. Chodził z nim do klasy, do ławki chyba siedzieli, dzieli w postawówce, znali się w zasadzie od zawsze. Um, Jonasz, ja, Jonasz był takim trochę, właśnie, prekursorem też freestylu. Y, też dla mnie bardzo ważna postać, żeby tam był na tym, na tym Śląskim, bo no gdzie, jak nie tam. Um, więc z nim było dużo właśnie ciekawych anegdot. On gdzieś znalazł jakiś, jakiś zeszyt, y, gdzieś go ma, potem chciał go, nawet nie będę w sumie mówił za niego, ale. No to, 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 to są ciekawe historie, te które słyszysz od, od, od źródła, a jednocześnie jeszcze nasz dokument, kręcimy jakiś taki materiał dokumentujący kulisy, pardon jeszcze raz, tego koncertu, to reżyserem naszego dokumentu jest ktoś, kto w sumie zrezygnował z robienia tego filmu. De facto. Okay. Yy, nie wiem, czy to mogę mówić oficjalnie, czy nie, więc powiedziałem Jak dla mnie możesz, proszę. proszę, proszę. Tak, proszę. tak na luzie, czyli to jest kolejny mm, człowiek, który zna każdy szczegół w, w tych wszystkich układankach, w tych historiach, chronologiach, o wiele nawet lepiej ode mnie. Mm, więc, więc super ciekawie się o tym gada i, i wypytuje i dowiaduje nowych, nowych rzeczy. No. Nie martw się, nic nie wyjdzie tutaj poza internet. <śmiech> to, <śmiech> dokładnie. A kiedy ostatni raz pomyślałeś sobie, jestem bogiem? Nigdy. Czyli ta niedoskonałość cały czas? Jesteś Oj perfekcjonistą? Tak. Nie, no raczej w zawodzie? zawsze można lepiej. Zawsze można lepiej. Um, oczywiście dużo się zmienia, jak słyszysz nie wiem, tam te 40 czy ileś tysięcy ludzi na raz to jest przedziwne uczucie. Niedziwne, że ludzie po graniu takich koncertów gdzieś idą grubo w imprezy i szukają jakiegoś substytutu tego uczucia, bo się, bo, bo się na pewno nie da tego znaleźć no ale to trzeba chyba na zimno, w sensie, że yy, głupcem będzie ten, który pomyli, że to jest dla ciebie, a nie dla tego, co robisz, bo jednak to, co robisz, to jest osobny twór, a ty gdzieś stoisz obok i to w ogóle, tym bardziej dla mnie, to nie ma najmniejszego znaczenia, bo to nigdy nie czuję, że są tylko moje koncerty. Yy, nie tylko ze względu na raperów, których dla których to jest wszystko zrobione, um, ale też nawet jak gram bez nich z orkiestrą. Czyli to jest yy, jakaś tam funkcja, czuję, że yy, służba jakaś. Jesteś z reguły odwrócony do publiki. No, tak, to jest super. To ci się podoba? <laughs> tak. To trochę tak jak Jim Morrison, wiesz, on, ale on chyba z innych powodów, nie wiem, może to jest tych samych. Ale Jim Morrison podobno na początku swojej kariery śpiewał odwrócony na scenie, bo się wstydził po prostu. I nawet no. zastanawiał się nad tym, czy może uprawiać ten zawód, jeżeli tak bardzo się wstydzi. Dopiero później jakoś zaczął się odwracać i jakby łapać kontakt z tą publiką. No, to jest, to jest bardzo ciekawe że rzeczywiście. To jest bardzo możliwe... fajne, takie asakuranckie, no? takie, takie jesteś. Nie, nie, no. można, się, a cię nie ma. można się rzeczywiście, yy, znaczy to jest niebywałe, jak bardzo można się kiedyś tam denerwować, a potem naprawdę się do tego przyzwyczaić i nie mieć z tym najmniejszego problemu, wręcz tego nie zauważać. Yy. Kiedyś o tym myślałem, teraz w ogóle o tym nie myślę. W dodatku no, to jest fajne, że wychodzisz i masz dużo do zrobienia, więc myślisz o tym, co trzeba zrobić. Wiedziałeś, że tak będzie? <laughs> że molesta się musi pojawić na koncercie? No, to jest legendarny skład, legendarny materiał. Dużo mi to pozmieniało w głowie, kiedy to się pojawiło. Nie ukrywam też, że ze względu na historię niektórych sampli. Ale, ale no bardzo się cieszę z tego. Chociaż chłopaków udało mi się poznać wcześniej. Wilka i, i Wienia znałem ma wcześniej. No i później chyba poznałem Włodiego. Bardzo ciekawa postać. Mam powiedzieć coś o nich przecież, nie? Tak, no. tak. No więc no oni są poważnymi chłopakami. To jest myślę, że ciężko się z nimi negocjuje cokolwiek. To jest jednak... Zwarty skład. Przepraszam. Proszę bardzo. I w sumie ciekawą postacią, właśnie jest Wienio, którego znam w sumie najlepiej, bo on jakoś zatoczył chyba jakieś takie koło, że jest bardzo pozytywnie nastawiony do świata, czego się można było być może nie spodziewać. Nie w zderzeniu z dawnymi czasami, prawda? Być może, no, czyli, czyli, czyli on jest w ogóle. Hmm, Prze, prze, przedobrym człowiekiem, tak mi się przynajmniej wydaje, z tego co, go, tego, co go znam. Więc jak go zapytałem kiedyś, no bo to też jest dość trudne nawigowanie w tym całym świecie, no bo ktoś kogoś zawsze może nie lubić, a jego zapytałem o to, o to, czy coś by mu przeszkadzało, czy mam co na coś uważać, czy coś z kimś się nie, nie spotykać, nie zderzać. A on powiedział, ja lubię wszystkich. To, to jest fajna, yy, fajna anegdota, bo. Yy, może, może prosta, ale niespodziewana. No. no, panowie mieli na swoim koncie ciemną historię, zwłaszcza na początku swojej działalności. Kazik kto nawet bał się ich słuchać, tak naprawdę, bo stwierdził, że to są chuligani. Yy, I dużo rzeczy, z tego co wiem, nielegalnych robili. No, ale w ogóle nielegalne były częścią też tej kultury, że ludzie wydawali sami płyty, brali sprawy w swoje ręce, więc to akurat jest, to brzmi groźniej niż w rzeczywistości. Czy no. robiłeś kiedyś coś nielegalnego? <laughs> Ym, nie mogę powiedzieć. W ramach pasowania, pasowania czy na osiedlowego ziomka. Tak, nie, nie wiem o czym mówisz. Okej. Okay. Czy płyta skandal w 98 roku wydana? To był dla ciebie taki powiew świeżości. No to tak. To było coś takiego, no jak, tak. jak mówił Sokół na przykład, że nie wiem, jak wizyta papieża. Tak, no nie no. Historyczna rzecz, myślę, że dla, dla, dla wszystkich i też jakiś taki nowy trochę gatunek. Jakby porównać yy, skandal do choćby nawet Kalibra, no zupełnie inna muzyka, nie? I też ta, ta stylowa inna, no, a propos właśnie chuligaństwa, to była też yy, no, taka atmosfera, której się nie dało przeoczyć. Że płyta wytwarza taką atmosferę, to jest niesamowite, że jak to jest możliwe i te wszystkie skity też do tego się... Taka była przecież tradycja robienia tych skitów. To wszystko był jakiś klimat w zasadzie filmowej, opowieści. Nie tylko tematyka poszczególnych numerów, więc, więc nie no, w ogóle wielka rzecz. Skandal no, top w każdej liście na, gdzieś musi być na górze. No. A ty na bieżąco słuchałeś tej muzyki, kiedy ona wychodziła? Czy gdzieś dopiero później się z nią? Znajomiłeś. Najró najróżniejszej kolejności, ale, ale generalnie na bieżąco dużo rzeczy yy, byłem już wtedy gotowy na, na, na przyjęcie tego, więc to, 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 jest, to jest mega ciekawe, że tak wcześniej jakoś zaczynałem, ale miałem zawsze starszych kolegów i w, nie wiedziałem jeszcze, czemu to mi to imponuje, ale już mi to imponowało. Plus ten klimat. W sumie pierwszy chyba był byłg, czyli no jest coś może takiego w życiu młodego mężczyzny, że ten taki groźny klimat. Jest czymś odświeżającym w czasach Britney Spears, Backstreet Boysów, jakiś takich. Girls. Nie, naprawdę Spice nie Girls. Chyba nawet jeszcze wcześniej. Kelly Family? Właśnie, nie? I, i taki był, taki był gdzieś. był Kelly Family? No, nie. nie. Ale, ale nie, czy nie chcesz się przyznać? Nie, zawsze mi się to wydawało jakąś maksymalną wiochą. No. no, oni też jeździli takim wozem, więc. To było bardzo dziwne no, już długie, wtedy długie dla mnie. Szaty. A teraz, no, ale w sensie. Nie kalecz mojego dzieciństwa. Ja słuchałam. Po, a, pardon, ale bardziej wyglądasz jak y, fanka Mbob. Mbob, tak, lubiłam Hanson. O. Przecież to jest rewelacyjna piosenka. Rewelacyjna, widzisz. Masz coś do powiedzenia złego na temat? No to wiesz, Hanson? masz coś do powiedzenia, żebyś to <laughs> powiedział, jak nie, to mówisz jak na milczeniu owiec. Y, nie wiesz o co chodzi, to oczywiście weź się dowiedz. No więc... <laughs> Ten, ten gangsterski klimat w takich przesłodzonych czasach to była piękna reakcja, yy, i ciężko by było dzisiaj wymyśleć coś, co by tak zadziałało. Nie? Czyli, jako taka yy, tak duża różnica pomiędzy tym, co ci otacza. No, o przesłodzonych czasach, ale to w... mówisz o muzyce, no bo lata 90. tutaj w Warszawie, czy, czy w Polsce, no to takie poruchunki gangsterskie właśnie, jakieś no No... Różków, no to taka atmosferka była. Okej, okay, tak, ale z drugiej strony, no to co mainstream wtedy proponował, to co jakaś tam telewizja, jakieś radio, no to było dość mocno schomogenizowane i nie, nie za bardzo wolno było wyjść poza te, te ramy, które im się wydawały okej, okay, więc, więc stąd też ten hip-hop był fajny, bo go w ogóle nie było. Ale skandal kupiłeś normalnie, legalnie w sklepie, nie przegrywałeś tak jak Pezet na przykład? Nie, nie. Znaczy, cały czas nie, się no, próbuje no, pociągnąć no, o coś kasety, nielegalnego. Kasety, <grym> nie, kasety od Kumpli, y jasne, że się przegrywało, ale płyt w ogóle nie było jak przez wiele lat. Mhm. Nie, mówię o kasecie. No, e kasety więc, więc, więc kasety tam na jakimś magnetofonie w dzieciństwie, myślę, że, że, że się zdarzało. Totalnie. Plus pożyczanie takie wiesz. Cały czas wymienianie się, nie fizyczny nośnik jednak. Mhm. No. Kolejny artysta, ale już z bardziej młodego pokolenia. O co chodzi? Wiesz, że on ma duży związek z oprócz oczywiście muzycznego sznytu, ale słuchaj. Wienio i Pele wpadli na moje siódme czy ósme urodziny, które robiliśmy w McDonaldzie i to był prezent od moich rodziców. Pamiętam, że dostałem wtedy bandanę molesty event. Na urodziny, o co chodzi? Do co, McDonalda to, co ty gadasz? wpadł Wienio i Pelson. Nie wiedziałem tego. Nie wiedziałem <laughs> tego. Do sprawdzenia. Nie komentowałbym. No, wszystko wszystko, wszystko, spra wszystko nie komentował sprawdzane. Ehm, Ale sięgasz po nowych artystów. Wiesz co, nie wiem. Ehm, miłość ma na imię, o co chodzi. Ehm, więc zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie. Mega ehm, otwarty, kreatywny gościu. Ehm, Też go w sumie rzuciłem dość głęboko. Od natychmiast sobie poradził z, z tym zadaniem. Plus strasznie mi się podoba scena, w której ehm, mam Fisza, który, nie wiem, czy zaraz do niego dochodzimy, to czy nie, dojdziemy, ale, dojdziemy. ale może już teraz coś o nim w sumie też powiem, bo się akurat to idealnie nakłada. Czyli fisz, który się pojawia w ogóle też na polskiej scenie z, z jakiegoś rodzaju dziwną poezją i takimi nieforemnymi, nieforemnymi rzeczami, które wymagały na pewno dużej odwagi, żeby, żeby je tak robić inaczej. A jednocześnie natychmiast przecież nagrał kawałek z pz z Gramatikiem. Gdzieś to wszystko zaczęło funkcjonować bardzo mocno w tej, w tej w tej e, kulturze. Więc pojawienie się fisza było też dużym wydarzeniem, właśnie w, w, pod, pod kątem jakby stylu. E, dla mnie też bardzo mocna pozycja w tym koncercie, bo z fiszem zrobię coś, z czego z, z nikim innym by się prawdopodobnie nie, nie udało. Dlaczego? Taki eksperyment właśnie bardzo artystyczny w sumie. No. Jeden kawałek wyszedł przepięknie, niesamowicie dziwnie. Nie wiem, czy nazwałbym go rapem. Ale okay. no, ty nie lubisz gatunków, więc. No właśnie, ale jest... ale jest to w sumie rap, ale nie wiem czy hip hop na pewno nie. Yy, więc nie wiadomo, co to się stworzyło. W każdym razie, mmm, polepiony, legendarny kawałek fisza. No i o co chodzi? Nagrał też polepionego, więc bardzo mi się podoba to, że młody kłania się starszemu. I to jest piękne, symboliczne yy, wydarzenie dla mnie, też a propos miłosza, czyli o co chodzi. Czy ty wolisz współpracować ze starszymi, czy z młodszymi? Albo z kim współpraca jest trudniejsza? Ze starszymi jest trudniejsza, zdecydowanie, tak mi się wydaje. No bo każdy ma jakiś już też yy, znaczy du, du, dłuższą, du, dłuższy rider yy, problemów, jakichś marzeń, wymagań. No Im dłużej siedzisz w tej, w tej branży, tym, tym możesz też bardziej utarte ścieżki yy, wybierać. Ale równie dobrze to się też nie, nie musi zawsze sprawdzać, bo się pojawiają tacy, którzy są w ogóle super otwarci. Mm, kończąc, jeszcze raz y, nawiązując do, do Fisza, który był w ogóle y, super właśnie tak pacyfistycznie otwarty do tego, co, co zrobimy. A może to, a może to super, może to, dobra. Ja tego nie lubiłem. Mm, nie wiem, czy się domyślasz, który kawałek. Czerwona sukienka. Mógł go nie lubić, ale e, no. naprawdę nie lubi czerwonej. Znaczy, trudne do grania na koncertach, i długie, okay. i skomplikowane, uh -huh. więc to też jest, e, ale wiesz, to wszystko do negocjacji, więc, więc pięknie, no. Ale dla niego trudna, do przecież to jest. No nie, no piosenka, bardzo czy, trudny czy, czy, kawałek. Taki, takie storytellingowe rzeczy, które trwają pięć złotek, to dla każdego jest trudne, no. A takie największe wymaganie? Bo powiedziałeś o tym, że są różne rajdery, artystów, tam musiał, którym tam musiałeś sprostać. Jakieś takie największe wyzwanie, któremu musiałeś stawić czoło? Nie musisz wymieniać nazwisk? Była jedna chryja za kulisami, nie do końca dotycząca mnie bezpośrednio, ale stworzyła jakąś tam trudną atmosferę. Nie będę mówił w sumie. Ale wynikająca w sumie z jakiejś takiej produkcji i ym, tego, ile ludzi przy tym pracuje, gdzieś łatwo o nieporozumienia głuchy telefon. Mówisz o panu P i panu T? Nie, nic nie mówię w ogóle, ale nie. A propos a P i, yy, no to też dużo już powiedziałem, chyba wszystko. Yy, on, on również, więc yy, dla mnie to jest yy, jakby sytuacja, którą. Yy, Którą już w sumie wytłumaczyłem, i ciągle go zapraszałem. I to będę powtarzał, że to zaproszenie było otwarte, żeby nikt nie pomyślał, że miało być inaczej. Bo jego miejsce absolutnie byłoby Nie, 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 nie trzeba by było nic tłumaczyć na ten temat, prawda? W tym koncercie. W ogóle jest dużo takich konfliktowych spraw wewnętrznych. Które były trudnościami. Cieszę się, że się udało też parę składów spiąć ze sobą znowu. Ale oczywiście, najfajniej by było wszystkich zawsze godzić. Nie jest to możliwe. No ktoś by musiał, wszyscy by musieli chcieć, więc to jest trudne. No. Mi się wydaje, bo teraz właśnie przejdę do składu, który został. Że tak powiem, złożony z powrotem po latach. Y, może jakaś pokojowa Nagroda Nobla w takim razie za takie bardzo pokojowe działania i łączenie na powrót ludzi. Nie, to jest. Mm, nie, moim zdaniem to jest nasz obowiązek. Yy, w sensie wobec, wobec słuchacza. To powinno słuchacza nie interesować, kto kogo lubi. Yy, to, co jest. Znaczy, to, co. Ludzie są w ogóle beznadziejni jako zasada gatunku ludzkiego. Z małą ilością rzeczy sobie radzą. I generalnie nie jesteśmy fantastycznymi kreaturami, natomiast to, co zrobimy, ma szansę być idealne. To jest bardzo dziwne. W sztuce da się zrobić coś idealnie. W jakiś tam pokrętny sposób to definiując, ale pięknie jest odseparować artystę od sztuki i zostawić tą sztukę, że ona może być świetna i ponadczasowa, nawet jeżeli artysta coś potem popsuje. A czy pewne składy, nie musisz wymieniać też, które, jeżeli tak, pewne składy, kiedy się schodziły, widziałeś pewną jakąś dozę niechęci wobec członków między sobą, że robili to dla pewnej idei na przykład, ale między sobą się nie lubili? Myślę, że to byłoby bardzo łatwe, naturalne i normalne. I tak samo w sporcie możesz lubić, nie lubić przeciwnika, a to jak rywalizujesz powinno być zupełnie od, 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 odcięte Jednym pomaga miła atmosfera w motywacji, w drugim pomaga jakaś tam napięcie, czy jakiegoś rodzaju właśnie ostrzejsza rywalizacja. Przy, przy takiej ilości samców alfa, nie, nie, nie tylko samców, oczywiście, ale nie byłoby to inaczej możliwe. Tak samo tym bardziej, właśnie nie, nie, nie do końca czułem potrzebę jakby załatwiania tego, bo to jest bez sensu. Mógłbym tylko chcieć, żeby wszyscy yy, tam byli, no to jest trochę niemożliwe. No. To pogadajmy trochę o kobietach. Czy Natalia Przybysz oddała ci w końcu tą płytę Doktora Dre? Bardzo ciekawe, ona mówi, że jej nie ma. Tak ci powiedziała? Tak, to była płyta 2001, yy, która wyszła przecież rok czy dwa przed tą datą. To było takie bardzo futurystyczne, jak to 2001, skoro dopiero będzie 2000, no i na tyle była to futurystyczna płyta, że chyba stałem w kolejce w Arce, czyli na Brackiej. Wtedy się chyba to nazywało jeszcze Arka. Mhm. Arka to? Sklep z płytami, z płytami. Mhm. którego już dawno nie ma. No i tam udało mi się ją kupić. Czyli taka Za wychuchana. Miliony. Za miliony monet. No. Wydobyta. I taką płytę komuś pożyczyłaś? Miała wielkiego zielonego liścia. Tak, no. tak. No i tam przecież było w ogóle niesamowite zatrzęsienie kawałków i bitów i wszystkiego. Mhm. No. Stałeś w kolejce po tą. Płytę? No tak, jakoś z rok. No, Albo... <grystujesz>, żartuję oczywiście, nie? ale to wtedy mi się wydawało jakieś <grystujesz> jak, największe. Jak na to rebkę Kelly. <grystujesz> no. <Herme. grystujesz> I może właśnie trzeba było się nie wychylać, że ją mam, bo wtedy bym jeszcze ją dłużej podtrzymał. No. Właśnie, a propos takich rzeczy, jakichś poświęceń dla muzyki. Zrobiłeś coś, 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 coś wyjątkowego w imię muzyki. Nie wiem, stałeś na mrozie na przykład, czekałeś na jakiegoś artystę, po autograf. Na minus 30 albo czekałeś, tak jak niektórzy teraz po Desy Easy i Kanie Westa. Wiesz, robią sobie namioty na przykład pod sklepem. Zrobiłeś coś takiego, takie po, to, totalne poświęcenie dla muzyki. Myślę, że każdego dnia. Nie, ale nie mówię o twojej sferze <grym> zawodowej. <grym> mówię o takiej, chciałem wiesz z, takim, z pozycji fana. Chciałem z takim, z takim patosem trochę, że każdego dnia, po kilka godzin dziennie. Tak, tak. tak. Em, Ciężkie życie prawa. Tak. Em, tych gam i pasaży. Tak. Um, no myślę, że to nawet nie, nie, ale nie, nie mam nic spektakularnego, co mi się przypomina, bo myślę, że to było dużo takich, takich rzeczy. Jeżdżenie gdzieś na jakiś koncert, um, czy, czy zbieranie całego właśnie wyjazdu wokół jakiegoś koncertu, um, no to, to jakoś chyba całe życie się, się dzieje. Plus... Mm, to są najczęściej te najcenniejsze rzeczy, to są takie, na których myślisz, że nikomu innemu nie zależy, tak mi się wydaje. No. Czyli na przykład artyście? Tak, czyli znalezienie na przykład czegoś, co jest jakieś tam ofowe, niszowe, dziwne, to wtedy też się zupełnie innych ludzi spotyka na takim wydarzeniu, nie? A poznałeś jakiegoś artystę kiedyś i czar prysu? No jasne, milion razy. Mhm. A no. najczęściej czarpryska? Najczęściej, tak. No bo tak nie. jak ludzie nie są doskonali, a sztuka może być. No. Więc głupio jest ich mylić ze sobą. To, co robią, to jest jedno, a to, kim są, to jest zupełnie co innego. Ale chodzi o sytuację, kiedy pracowałeś z jakimś artystą, czy po prostu nie postrzegłeś po Nie, autografii? nie, no to jakby za młodu gdzieś, czy, czy na początku, czy coś. No oczywiście, że się tak zdarza. Mm. Ale nie wiem, to też myślę kwestia przypadku, no bo każdy z nas ma, każdego da się trafić w dobry, zły dzień, nie? No, ale no też pamiętam, dość mocne wrażenie na mnie zrobiło też e, przebywanie wśród e, muzyków, którzy nie byli do końca trzeźwi na różne sposoby. To też od, 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 odciska jakieś tam piętną w sensie za, za młodu, bo jednak od razu widzisz też, że na to trzeba uważać bardzo. Jeżeli. No myślę, w ogóle taką mam teorię, że nauczyć dziecka odpowiedzialności to byłoby być nieodpowiedzialnym najlepiej. No. Ale mówisz o sytuacji, w której widziałeś, że ktoś się zachowuje dziwnie, i no to tak, było znaczy... dla ciebie irytujące, czy dlatego, że ty jesteś przeciwny tym rzeczom? Nie nie, 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 nie. Nawet bez interakcji ze mną, tylko to jest jakieś tam podpatrywanie gdzieś z boku. No przecież yy, no nie wiem, ta, ta, ta branża się jakoś tak dzieje, że się mijasz, grasz na tym samym czasami koncercie, czy jakiś gali, czy jakimś czymś. Yy, powiem kiedyś, o, to będzie fajniejsza anegdota, bo mniej lokalna. Byłem kiedyś na czeku Lany Del Rey. To, było, to nie, nie, nie z dzieciństwa, tylko już... No nie z dzieciństwa, no ona robiłem, robiłem oprawę właśnie takiej gali. No i to było bardzo dziwne wydarzenie. Dlaczego rozwin? Z tych właśnie względów, o których powiedziałeś przed chwilą? Tak, myślę, że w ogóle tam było ze trzy osoby, które tam nie powinny być. Ja miałem jakiś tam powód, żeby móc tam być, bo gdzieś byłem... Moje stanowisko było obok. No ale yy, myślę, że mnóstwo jest takich yy, przykładów. Tylko po co na nie marnować życia. Alan Del Rey doceniasz? I dorobek, i twórczość? Każdego do, doceniam w jakiś, w jakiś sposób. Yy, są muzycy, którzy sobie świetnie radzą yy, zawodowo, i to wtedy trzeba ich doceniać za skill jakby menadżerski i umiejętność poradzenia sobie w życiu. Bo jest milion utalentowanych ludzi, którzy, którym tego brakuje, nie? I podziewasz ich za coś innego, więc to jest. No. Wracając jeszcze do sisters. Wiesz, że Paulina, przybysz, wyjawiła w moim podcaście, dlaczego nie zwracała na ciebie uwagi? Nie. W szkole muzycznej. Dlaczego? Bo byłem za mały. Bo nie zwracała. No. Nie, ona powiedziała coś zupełnie innego. Nie wiem, może wy rozmawialiście na ten temat, dzwoniliście się. Yy, <laughs> chyba mi napisała coś. No. Ona mi powiedziała, że Przecież nie zwracała my. na ciebie uwagi, dlatego, że ty byłeś wtedy takim dzieckiem, pum, pum, pum. a ona no. była spokojnym, z chlebakiem, z plecaczkiem, zastanawiającym się nad emocjami, nad tym, co się wydarzyło. Ładne. To nieźle to wymyśliła. No. Nie no, to są szkoły muzyczne, tam yy, wszystkie dzieci są, yy, no, każde z innej parafii, myślę, no. A twoje ADHD, o którym powiedziałeś, to było tępione, tak naprawdę, czy hołubione? Bo taki powinien być muzyk, wszechstronny, nie, energiczny? Nie, nie no w, w szkole z muzyką poważną raczej dyscyplina i raczej powtarzalność, rygor, praca nad sobą indywidualna, no przecież to nie idzie w parze zupełnie. A ty z tym jakoś w tamtych czasach walczyłeś? Czy to Oj, było tak, tak to że i, i myślałeś, dobra, przeczekam, ok, szkołę skończę, nie będę sobie robił problemów, później wejdę do gry. Nie, w ogóle nawet nie myślałem y, o, o grze. W sumie to się pojawiło y, jakaś taka chęć robienia czegokolwiek, dopiero jak zrezygnowałem do szkoły. Ale to też już czuję, że zawsze opowiadam tą samą historię. Ze z 12-13 lat, właśnie między innymi hip-hop, robienie właśnie bitów. Y, to sprawiło, że jakby wróciłem do szkoły, później oczywiście, ale tam, że się sam zacząłem generalnie tego wszystkiego uczyć i, i, i temu to zawdzięczam, że, że, że w ogóle dzisiaj się tym zajmuję, bo, no, bo już wolałem wtedy, nie no, w ogóle, no. Przejdźmy do kolejnego artysty, którego zobaczymy na scenie, Szczyl. Uczyłeś go muzyki ze swojej ręki. Super, super postać. Fajny powiew, bo on jest w sumie trochę pankowy, ale gdzieś w jakiś sposób jest kompatybilny ze starą szkołą, chociaż jest super młody. Bardzo go lubię. Świetna, świetna postać i no właśnie mam nadzieję, że uda nam się zrobić też coś takiego ryzykownego na, na stadionie, czego myślę, że nie było wcześniej. Jego przykład jest też bardzo dobry względem Bemowa, bo tam czułem, że nie zrobiłem tego tak dobrze, jak powinienem i wszystko to w zasadzie przepisałem na nowo. Ale czego nie zrobiłeś? Jego kawałków. Jego? Mhm. I napisałem mu tak, no już teraz bez wątpliwości. Już jest pozamiatane. To jest chłopak, który ma bardzo ciekawą przeszłość, bo on w wieku 14 lat mm, sprzątał biurowce, pracował już fizycznie. No. I tak naprawdę przekuwa to trochę też w swoją no. muzykę, to widać, ale widać też, że w nim taką dojrzałość. Dojrzałość i taki w ogóle e, spokój, wewnętrzną jakąś harmonię, może? E, to tak powierzchownie w sumie oceniając. Super postać. E, I fajnie też, że e, ta stylowa hipopowa się też rozszerza m, w, w różne subkultury, tak naprawdę, w obrębie. Naszej kultury. No. Ja tutaj widzę poziom styku, bo Ty też zacząłeś pracować, kiedy miałeś 15 no tak, lat. No ale, tak, ale to też nie. No, wielu ludzi by tego nigdy nie nazwało pracą, nie? Ale to nie były biurowce. No nie, no jakieś Łyzyka. nutki, no. Od no. razu? No to nutki to nie jest praca. Dla <grych> wielu ludzi, nie. Ale to było tak, że miałeś zlecenia? Mm. Czy To co robisz w tych 15 lat? Szukałem. No oczywiście. Początki to były jakieś studenckie z, 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 propozycje e, robienia jakichś rzeczy, e, gdzieś właśnie e, ktoś coś potrzebował, to często były konkursy, więc mm, jak się tylko dowiadujesz o jakimś konkursie, pamiętam, że miałem taką mm, wizytówkę. <grym> e, była wtedy przed internetem był taki katalog, e, kalendarz jakiś taki. Gdzie można było wykupić sobie ogłoszenie? Tak. Taką wizytówkę, jakby w tak. takim folderze całych wizytówek. Taka panorama firm. Tak, tak? dokładnie. O no i mhm. taką miałem, jakąś tam reklamę działalności. No i tak co roku tam coś dodawałem do tego tam spisu, co, co, czym się zajmuję, co, co oferuję. No i tak gdzieś w sumie śmieszne, no to zawsze i tak będzie. Yy, z polecenia dostaniesz nowe zlecenia, raczej. czy ktoś, z kim pracowałeś wcześniej, nagle yy, usłyszał, że ktoś kogoś potrzebuje, kto jest dobry. No i, i, i tak się w sumie to zaczęło rozprzestrzeniać. Miałeś swoją wizytówkę w panoramie film <laughs> Nie, no w, taki, w, takiej, yy, w takim kalendarzu yy, jednego ze studiów postprodukcyjnych. Czyli to reklamy, muzyka do filmów. No yy. jak ktoś z tego ogłoszenia dzwonił? No, czasami się zdarzało. Oczywiście to były najróżniejsze rzeczy, czasami właśnie, e, nie wiem, piloty czegoś, co chciało zostać wyprodukowane często w telewizji, na przykład pojawiają się seriale, które mają jeden odcinek i mm, emituje tak. się je w jakichś dziwnych porach, żeby zobaczyć, czy to się o, tak, czy o, o, obejrzyło i dopiero na przykład później się pojawia jakaś jakieś pieniądze na inwestycje w ten projekt lub nie, a robi się je na początku ym, no tak trochę psim swędem, więc takich rzeczy też było parę najdziwniejszym y, chyba pardon. najdziwniejszym... cały czas sukcesywnie kopię mnie podstałem <grym> najdziwniejszym y, chyba wspomnieniem y, teraz nagrywając właśnie muzykę orkiestrę do y, szumowskiej englerta y, nagrywałem na Woronicza, gdzie kiedyś pamiętam jakoś nie wiem 17 18 latek orkiestrowałem pierwszy katarski film fabularny muzykę ale pierwszy katarski w twoim życiu, czy w ogóle w katarski, historii Kataru? w historii Kataru. No Bardzo dziwna sytuacja. Nie mam pojęcia, jak tam się yy, zadzwonił znajomy producent, potrzebował, kiedyś już mu pisałem jakieś smyczki na coś, żebym to rozpisał. Ale to chcesz powiedzieć, że w Katarze nie mają własnych to był pierwszy Radzimirów? Film. Nie, to był pierwszy film. Chyba w ogóle nie było wtedy jeszcze branży. Znaczy, to był ten... <laughs> Czyli tak naprawdę przetarłeś szlaki, tak? Tamtejszej kulturze. No, nawet, nawet nie ja, bo ja byłem asystentem wręcz tam. No ale to był bardzo dziwny projekt, bo taki duży, no. A dziwny. Duży, a dziwny. Ale dobrze go wspominasz. Yy, no, tak jako, jako ciekawostka. I, I co to była za muzyka stworzona dla katarskiego firmu, filmu? Yy, no ja miałem zadanie rozpisać taką jakby komputerową wersję na prawdziwą orkiestrę, więc zupełnie. Yy... Rzemieślnicze zadanie. Oczywiście można zrobić to lepiej lub gorzej coś oddać o siebie, wręcz nawet można dużo, ale. Mm, no. A tak z ciekawości to były dobre pieniądze? Nie. <gryśla> Czyli zrobiłeś to dla idei. Optystycznie ehm, i ładnie brzmi. w Dla doświadczenia, myślę. Dla e, nauczenia się czegoś zawsze nowego, nie? No. Dużo rzeczy robiłeś takich, które cię no kształtowały całość, oczywiście. i jesteś w stanie na przykład do dzisiaj się poświęcić czemuś, co cię rozwija, ale na przykład nie dostaniesz za to duży, dużych pieniędzy. Hmm, a czy... To czy są, czy nie ma pieniędzy, się wolę w ogóle o tym nie myśleć, bo tym się zajmuje moja menażerka, i jakby to tak jest bezpieczniej to rozgraniczać. Bo gdybym kalkulował w ten sposób, to bym w ogóle nie wiem, gdzie bym wylądował. A jednocześnie, jedyne, o czym możesz wtedy myśleć, no to, żeby zrobić najlepszą możliwą robotę. Więc w sumie mm, możesz robić muzykę do reklamy, ale zrobić ją świetnie. No i wtedy Twoja pozycja też wzrasta w jakiś sposób, chyba. No. Jeżeli mm, konkurujesz w, na przykład w sieci reklamy czy, czy, czy filmu, czasami konkurujesz ze znaną hitową, popową piosenką, która. Powiedzmy, że jest droga. Ale możesz równie dobrze to zrobić. Czy licencja, nie? Gdzieś tam z jakimś takim fantomem jakiejś sławy się, się mierzysz. No i oczywiście można by było zrobić to ciągle lepiej. No. Trudniej, no bo lubimy to, co znamy bardziej, nie? Czyli znany kawałek ma zawsze tą przewagę. na <słuch> osiem? Pochodzi ze Szczecina, tak jak czułem, ty, ale rozumiem. Czułem, że, czułem, że zaraz coś będzie Ja no. Gleosia, <grym> pochodzi ze Szczecina Podobnie jak ty, ale rozumiesz, to nie był klucz doboru Nie, nie, w ogóle dowiedziałem się o tym W sumie dość późno y... Gdyby to był klucz doboru, to musielibyście Na przykład Radka Majdana zaprosić On też jest ze Szczecina No nie no, przede wszystkim <grym> Rena była na, na Bemowie bo, bo to jest w ogóle też Mega ciekawa postać, no jest w Szczecinie Paru, przecież jest Wini, jest Sobota, jest Łona raperów, więc, więc to jest yy, ciekawe, jak różnorodna jest to yy, grupa. Yy, I co, Leosi? Jak przebiegała praca, czy dlaczego, mhm. czy co? Wiesz to na twoim Facebooku wyczytałam taki zarzut, że to nie jest historia hip-hopu. Ciekawe. Yy, jak reagujesz na takie zarzuty? To jest projekt, gdzie tej historii jest bardzo dużo i to jest najważniejsze w nim, ale również jest jakby spojrzenie na teraźniejszość i wręcz może nawet przyszłość. To jest kontrowersyjna na pewno pozycja w tej, w tej karcie. Bardzo mi się to podoba. Podoba mi się też to, że ona miała też łatwiejsze i trudniejsze momenty, więc podoba mi się też to, że żeby też komuś pomóc, w sensie wesprzeć też kogoś, kto może być kwestionowany. I podoba mi się też to, że najsłynniejszy kawałek Leosi, czyli szklanki, jest naprawdę o czymś. Czyli tekstowo doceniasz. To, to jest kawałek o czymś. Bo to jest dobre tekstowo. I teraz mogę totalnie z kimkolwiek chcesz przeprowadzić tą dyskusję. Dla mnie to jest kawałek o generacji, której nigdy nie zrozumiem, bo nigdy tego nie musiałem przeżyć, ale no, gdybyś pierwszy raz wychodziła na imprezy. I ktoś by ci miał odebrać tą, tą, ten taki magiczny, najważniejszy czas w życiu wychodzenia, pierwszego z domu, na imprezy, na... na, na impre... no co? Sensu... Nie dałabym, nie dałabym odebrać. No właśnie, no. I ciekawe w sumie, że to zostało. Więc to jest protest song tamtych czasów. Ja myślę, że też to jest też teksty Leosi są dobrą diagnozą po prostu tego, co się dzieje w środowisku jej, tym, którym się otacza, ale warszawskich młodych ludzi. Bo chcecie zabrać nam ten czas. Tak. Tam, dokładnie. Jest, tam jest taka linika, to jest piękne. no. PZ, w zasadzie to chyba już twój kolega. Dużo robiliście. No, PZ legenda. Rzeczywiście najdłużej ze wszystkich gości pracowałem z PZ, no bo to było, nie muszę wracać. Kawałek, który też trochę zmienił moje życie. Dlaczego? No bo się pojawił bardzo wcześnie, czyli od razu po Beyoncé wypuściłem dwie rzeczy chyba i to było właśnie Nie Muszę Wracać i Kruxa, czyli hip-hopowy bardzo kawałek i orkiestrowy utwór. Zupełnie dwie niezwiązane z sobą rzeczy. Później się nagle okazało, że to może się gdzieś w ogóle spotkać. Jeszcze tego nie wiedziałem, że to się tak wydarzy. No więc PZ, no co, no to jest legenda gdzieś tam. Pamiętam jak wtedy robiliśmy Nie Muszę Wracać, on miał on miał taką pozycję e, typu Dawid, nie wiem jak to nazwać. No miał chyba, bo pierwszą wtedy osobą, która miała milion na social mediach, które raczkowały wtedy, jeszcze chyba nawet ledwo się pojawiał Instagram, e, czyli może na Facebooku, potem go skasował. Wtedy twierdzi, że był pierwszy na Instagramie, ale to już nie dojdziemy do tego. Ale to mówię jeszcze o Facebooku, w sensie, że to były... A, to inne czasy, to inne to platforma. To był chyba milion mhm. e, UPZ. a e, nie wiem, no, ilość tych, tych kawałków, ilość tego materiału nagranego, zresztą e, Płomień, e, też bardzo szybko gdzieś odkryłem. Chyba moja siostra miała kasetę Płomienia. Mm, a ciekawostka, jej koleżanka z klasy, z tej samej szkoły muzycznej, którą również była e, Natalia e, Sisters e, tam jeszcze w ogóle była Basia Wrońska z zespołu pustki, żeby było śmieszniej w tej samej klasie. Natomiast ta druga koleżanka nagrała refren w letniaku półmienia. I gorące, co świeci, słońce, tak wyglądają letnie miesiące. Pamiętasz taki tak. super pozytywny kawałek, gdzie PZ powiedział złotymi literami: Dziewczyny są powodem, dla którego to robię. Całkiem słusznie. Hey, świat jest bardzo mały. Masz jeszcze jakichś y, artystów, jakieś gwiazdy, które z Twojej szkoły się wybiły? Z tej szkoły? Nigdy nie wiesz, jaka gwiazda będzie z tobą chodziła do klasy. No. To są twoje słowa. No tak. No nie no tam dużo było, różnych wariatów i każdy gdzieś poszedł w innym, w innym kierunku, więc um, myślę, że to w artystycznych szkołach normalne. OSTR, jak na ciebie wpłynął Człowiek też chyba niełatwy we współpracy. Uwielbiam go. Nie, nie, nie wiem, jak. Jak, 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 jak w, ja? Dla, ja nie dlaczego w sumie niełatwy? Bo ja miałem, e, nie wiem, może to jest to właśnie ta, ten efekt szkoły, tego jakby podobnego e, backgroundu, ale jak wpadł na próbę do orkiestry. Teraz żałowałem, że go nie było na próbie z Nosprem, bo jego spotkanie z Nosprem jeszcze jest przed nami na, e, na generalce. Oczywiście improwizator, mówiąc i elegancko, i nieelegancko w najlepszym możliwym. Tego słowa znaczeniu. Huragan, burza, nie wiem. No człowiek zaczął nawijać na próbie rzeczy, że mam nadzieję, że to się gdzieś leży nagrane. Myślę, że te kawałki w jego głowie powstają tak jak mało u kogo. Więc, więc no i przede wszystkim też beatmaker, nie? Bo to jest dla mnie też cenne. Wspominałaś wcześniej Tedego, mało kto wie, że Tede też dużo tych bitów zrobił sam, oczywiście warszawskiego deszczu, ale też na przykład Morwuła, zdaje się, że braci się nie traci, to jest chyba bit Tedego. Więc zaskakujące nagle, też ta, ta, ta producencka strona, więc Ostry oczywiście pod tym względem też jest super ciekawą postacią i pamiętam też, że bardzo mi to imponowało, że jest taki samowystarczalny jak się pojawił. Że nagle z gościu, który sam zrobił tą płytę. I to było dla mnie absolutnie mm, jakimś drugowskazem. Sam, czyli w sensie tekściarsko-producenckim? Może zrobił sam bity i Muzyka. sam na winą. No, ja mm -hmm. czułem, że zacząłem robić te bity dla kumpli. Typu 12-13 lat miałem starszych <noise> kolegów. Jeden wylądował na odwyku i ta płyta nigdy nie wyszła, ale to on u mnie zamówił pierwszą, pierwszą partię. Zrobiłem z tysiąc. Takich na samplach jeszcze bitów, nie umiejąc ich do końca robić. Yy, gdzieś tam to była taka, taka szkoła, ale właśnie wyobrażałem sobie, że ja będę robił bity. Mm -hmm. To będzie mój zawód. Docelowo. W życiu nie pomyślałem, że będę mm -hmm. coś rapował. No a ostry jakby nie miał z tym problemu, żeby być jednym i drugim. Twoja ulubiona piosenka ostrego? No jest, jest tego dużo. No, myślę, że Polskę zrobiłem najbardziej e, najbardziej odróżniłem od oryginału. Yy, yy, więc, więc to jest yy, też ciekawe, że to tak usiadło bo mogłoby to też mu się nie spodobać mhm. więc, więc lubiłem to, że to się wydarzyło ale yy, a propos Sisters, jak go zapytałem o zrodkę na płycie Sisters i czy, czy, czy zna ten numer i czy pamiętał tą zrodkę yy, mordo, to był freestyle okay. czyli podejrzewam, że Nigdy go nie słyszał drugi raz i musiałby po prostu nawinąć coś nowego. Więc to Samowite, jest. Niesamowite, jakiś, jakiś no. geniusz, prawda? No. No. I że on takich rzeczy nie pamięta tak naprawdę. Czyli no. tak mocno, masowo produkuje gdzieś to w swojej wyobraźni, no. że już nawet. i że nie musi się przygotowywać, że on to po prostu ma takie główne tak jak no. krwi. Jaki no. profesjonalista. No, albo właśnie nie profesjonalista, tylko. tylko podróżnik. Podróżnik. Podróżnik w swoim no, świecie. No, w swoim świecie totalnie, ale mm, czuję, że będzie parę takich współprac, które jeszcze, jeszcze coś zrobią. Um, jeszcze, jeszcze czymś będą um, stać. O Kalibrze już rozmawialiśmy. Tak. To jest formacja, która drugi raz pojawia się u Ciebie. Tak. Nawet nie drugi. Wiem się, że więcej, bo już kiedyś ich zapraszałem. Kraliśmy razem na Solidarity of Arts. Pierwszy raz chyba, a wcześniej z Joką. No nie, no legendarne, ważne też lingwistycznie, to było też coś dziwnego, trochę jakby te wspomnienia branży, kiedy pojawił się drugi kaliber, nawet pierwszy tym bardziej. To było coś tak dziwnego, że ludzie nie wiedzieli w ogóle jak to oceniać i myślę, że to się świetnie starzeje i starzało. I wręcz nabiera nowych właśnie wartości, nowych znaczeń, i w tym takim szarym świecie, tak odlotowe mm, eksperymenty. I czy to jest pierwsza płyta psycho, czy później zabawa słowem, jakieś słowotwórstwa, jakieś kompletnie abstrakcje gombrowiczowskie wręcz, powiew, e, powiew świeżego powietrza zawsze. Nie, nie, nigdy nie zapomnę tego uczucia, jak pierwsza słyszałem 63 minuty dookoła świata kuper starszy mi puścił, on się wychowywał w, e, w Szwecji i przywiózł z, z, ze Szwecji to cóż, ze, że ze Szwecji ją przywiózł tą płytę. E, był Polakiem tam wychowanym i ta płyta w zasadzie e, nauczyła go polskiego i mówił pełnymi zdaniami dokładnie w taki sam sposób jak chłopaki. Bo to w ogóle mu zrobiło całą jakąś taką pols polską tożsamość. Mhm. No. Niesamowite. No. A czy ktoś się nie zgodził od razu i musiałeś na przykład namawiać? Czy to było tak, że dzwoniłeś i sezam ją Nie, no, no jasne. No jasne, ale to by musiał za dużo kuchni od, no od, odsłaniać. Rzeczywiście kiedyś, hmm, co to, ktoś mnie kiedyś zapytał, ile osób mi się nie zgodziło? I wtedy byłem bardzo szczęśliwym człowiekiem, bo nigdy nikomu nic nie, pro, nie proponowałem, więc bardzo mało ludzi. Się nie, nie zgodziło wtedy, ale teraz no też to wszystko wiesz, jakoś też jeszcze przebiega przez te menedżerskie filtry, więc bardzo często mm, kwestia dostępności, logistyki, no to jest dość dużo e, numerów, telefonów i dat do zgodzenia. Mhm. No ale to jest kwestia też chyba taki ból osoby, która cokolwiek organizuje. Prawda? No jasne, Bo Ty jesteś oczywiście. tak naprawdę osobą spinającą cały projekt. Hmm. Tak, Ownerem na, projektu. Na scenie tak, ale to w życiu bym tego sam nie wyprodukował. Więc jest cała mm, drużyna, która to mm, no, 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 robi od wielu miesięcy już. Tede, To ty od to hej, jedziemy z tą imprezą. No, tedy dużo improwizował na pierwszym koncercie. Teraz to się bardzo zmieniło, więc w sumie zaskoczył mnie pod, pod wieloma względami, bo jakby najpierw się zaprezentował z takiej strony, potem z innej. Więc no i też jakby złożony charakter, ciekawy. W ogóle Tede pochodzi z inteligenckiego domu i był takim pionierem pewnych rozwiązań w muzyce. On jako pierwszy tak naprawdę śpiewał o tym, że pieniądze są okej. Okay. Czym tak naprawdę skłócił się trochę to znaczy, ze swoją grupą. To znaczy, i... też był w telewizji, jakby tak, pracował tak. przy tych samochodach tak, i robił, to, ro, ro, mhm. robił te wszystkie mhm. e, rzeczy, które wtedy jeszcze nie były e, sprawdzone, nie? Zobacz, to były tak czyli, naprawdę czyli takie było rzeczy. Bardzo które teraz no. robią wszyscy, bo no tak. było wtedy tak bardzo kontrowersyjne no. i on tak naprawdę przecierał szlaki. Prawda. Niesamowita postawa. Prawda. No ale też wiesz, co, no to, to jest, nie da się. Każdy ma taki dorobek, że jakby tak się wiesz, zacząć przyglądać, to ilość, ilość zespołów em, przy każdej ksywie, wiesz, to, to, jest, to jest właśnie też to, że jednak mm, rozmawiamy o 20-30 latach. Dorobku. Ciężko jest kogokolwiek tak tylko. E, no. E, ogra, e, bite no. no tak, no ubrać tak naprawdę w no. 5 minut naszej rozmowy. No, no. Ale dlatego ja też mówię o pewnych jakichś wspomnieniach i linkach. Chciałabym, żebyś się podzielił, które ty masz w swojej głowie i jak właśnie ty widzisz każdego z tych artystów. Wiesz co, no to jest. Um... To jest, kont jest kontrowersyjną postacią chyba od zawsze i myślę, że zdaje sobie z tego sprawę i tak samo, no przecież w sumie był na skandalu, nie? E I potem gdzieś się przewijał prze w piosenkach, czyli nawet jeżeli gdzieś nie był, to był de facto, więc e no, no, ciężko by było go nie zauważyć w, w historii polskiego hip-hopu, no. trochę niemożliwe. Co tak, by... ale też ten dom, z którego on wyszedł, tak naprawdę często jest w sensie, że, że tego w ogóle nie wiedziałem. Tak, tak, tak. On yy, no. pochodzi z Kiedyś, domu, gdzie mówię, jego tata był urzędnikiem państwowym i no, to był taki dom po prostu inteligencki. To nie był dom, z którego wyrastali raperzy typu No już nie będę może wymieniała tutaj nazwiskami, żeby nie pojawiło się w tym samym zdaniu ale nie, nie wyrósł z biedy. I to było mu też wycią... wyciągane. Gdzieś tam on, pierwszy swój kawałek dla DJ-a 600 V. Nagrał w Wili Prezydenckiej w Uracie. Bo jako, że jego ojciec miał takie możliwości, gdzieś tam dojścia, on tam spędzał wakacje, więc to jest też taka zabawna w sumie anegdota. E... Dobra jesteś w tych wszystkich rzeczach. <grym> Naprawdę szacunek. Słuchaj, no bo ja się tym interesuję, słucham. No. Nie jesteś przypadkowym gościem. No, ale widzisz, być może tylko, tylko za dużo czasu spędzałem na, na analizowaniu bitów, być może i tego, że w zasadzie byłem zwykłym fanem tej muzyki. A nawet nie do końca było tak dużo źródeł, żeby wtedy jeszcze wiedzieć to wszystko. Myślę, że o wiele więcej wiem teraz, niż wtedy wiedziałem no, na bieżąco. Słuchaj, ja mam, ja mam jakąś wiedzę, która może czasami bywa śmieciowa i są to jakieś meantry i załuki, ty za to umiesz komponować muzykę, no ja. finalnie ty masz lepsze zdolności. Ale moje się przydają w, w każdym razie w podcaście. Tede, wyrósł z elit, a powiedz mi, czy ty kiedyś miałeś problem z tym, że pochodzisz z domu, który jest ułożony i e, no nie wyrosłeś z blokowisk. Czy ty kiedyś miałeś z tym jakiś taki problem mentalny? Bo Mata na przykład powiedział kiedyś, że obawiał się nawijać, obawiał się rapować, bo myślał, że może nie będzie tak bardzo autentyczny. W związku z tym, że on też jest z domu, tak zwanego dobrego. Nie wchodząc w szczegóły oczywiście, bo ja nie wchodzę w prywatę. No na pewno bycie raperem daje wybór tego, jaką gdzieś tam de facto postać kreujesz, czyli mm, nigdy nie miałem tego problemu bo nie musiałem nigdy kreować żadnej postaci i, i, i to, to, było, to było spoko, czy, czy bycie, znaczy jemu się to udało, Macie się to udało, obrócić przecież na swoją tak. korzyść. i się Ale przecież rani szaki i mieli na jakimś etapie problem. Nie wstydzić, no bo naj, najgłupsze, co można by było robić, to udawać. Mhm. Mm, moje, gdzie, z jakiego ja jestem domu, no ciekawe to jest, czy mm, na pewno wielopokoleniowa muzyczność ciężko byłoby mi Ukryć? Czy tam ojciec, czy dziadek, kompozytor, czy, yy, czy, czy, czy mama wokalistka? Czy, mm, czy, czy to miało jakiś wpływ? No, oczywiście, że, że, że miało na kształtowanie mm, tożsamości, a z drugiej strony, właśnie wręcz czasami buntowniczo mogło to wzmocnić to, że miałem jeszcze większą potrzebę pójścia w jakiś rodzaj muzyki, którego w który nikt w moim otoczeniu nie szedł. Po drugie, czy inteligencki dom. Ma jakiekolwiek połączenie z statusem materialnym? Bo moim zdaniem nie. I na przykład kiedyś chodziłem na jakieś korpetycje z historii na Ursynów do pani profesor, która mieszkała na Ursynowie. I czy powiesz, że pani profesor od, od historii mieszkająca na Ursynowie, czy ona jest marginesem, czy jest elitą? Bo moim zdaniem tam mieszkało gigantyczna ilość inteligenckich rodzin na Ursynowie na przykład. Choćby to była jakakolwiek inna dzielnica, tak by się okazało. I nasz status materialny wszystkich jako społeczeństwa był przecież zrównany z ziemią. Nikt nie miał w zasadzie nigdy nic, no chyba że właśnie gdzieś tam jakieś bardzo wyjątkowe sytuacje. Nie mi to, nie mi to teraz oceniać, no bo gdzieś tam byliśmy tą, tym pokoleniem takim granicznym, nie? widzieliśmy wszystkie te zmiany lata 90. jak dorastaliśmy i wyrośliśmy w tym, że rzeczy się zmieniają. Nie? Mieszkałem w Szczecinie na Monte Cassino, czyli tam też... Pamiętam, jak zacząłem Renę, jak rapuje tam w bramie. No i to mnie po prostu zalała, mnie fala jakiejś, jakiejś miłości, podziwu i szczęścia, jak to zacząłem. Tam było totalnie na, na tej ulicy dość grubo. Paru moich kolegów, z którymi grałem w piłkę, siedziało w więzieniu, zanim byliśmy w liceum. Czy to było, czy to było inteligenckie, czy to było jakąś bańką, no, gdzieś tam należy jak na to patrzeć. Z drugiej strony oczywiście chodziłem do szkoły muzycznej, no to to już są też zupełnie inni ludzie. Gdzieś różne szkoły, różne środowiska. W późniejszej części życia nawet chodziłem do jakichś dziwnych szkół, gdzie było tysiące jakichś bananów, które, na których patrzyłem z, ze zdziwieniem i, i w tamtym środowisku to ja byłem tym jakby najbiedniejszym czy naj, najdziwniejszym dzieciakiem, w sensie niepasującym być może nawet. Więc widziałem i to, i to, i nigdy się tak naprawdę nie próbowałem z niczym identyfikować poza jakimś tam wewnętrznym własnym światem. No, to jest chyba bardzo budujące. Tożsamość, tak samo czy grając w koszykówkę, właśnie czy chodząc do różnych szkół, że tu cię znają, jakby jako takiego, tutaj takiego, tutaj takiego, ale prawda jest gdzieś pośrodku i to, że jesteś rozrywana, jakby w te kierunki różne i musisz gdzieś tam sobie znaleźć miejsce w najróżniejszych grupach, które równie dobrze z siebie mogłyby spokojnie nienawidzieć, to. Naprawdę zadaje wewnętrznie pytanie, kim jesteś, i dzięki czemu ten charakter się, moim zdaniem, hartuje jeszcze bardziej. Uh -huh. Ty nie lubisz robić. Bo oh. ja nie jestem ani tak samo do tej pory, ani nie jestem klasykiem, ani nie jestem hip hopowcem. Mogę, co nie zmienia faktu, że mogę kochać jedno i drugie, a jednocześnie robić filmy i robić czasami coś. Przecież w ogóle wziąłem się jeszcze z czego innego w sumie przypadkiem. Czy to jest możliwe? No, absolutnie tak. Radzimir, zdechły osa. No, pf, bardzo ciekawa postać. Y, Pankowiec, y, świr. Y, niesamowite też połączenie od razu. Przy fortepianie zaczęliśmy grać panka i y, 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 pop. <grym> Genialne. Y, w sumie jak to właśnie wyszło. Po czym. Być może za dobrze to wyszło i napisałem coś tak przedziwnego. Y, że albo jestem najbardziej dumny z tego, albo najbardziej przerażony tym, um, a jednocześnie wiem, że, e, że to jest jakieś takie połączenie e, dwóch adechadowców, świrów, jakiś mieliśmy nie, 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 niesamowitą synergię, w, w konkretnie już w graniu nawet. Mm. Ale uwielbiam go jako, jako człowieka, jestem go bardzo ciekaw i, i, i wydaje mi się, że też jest w tej całej układance tych takich małych subkultur, w tej subkulturze, to jest jakaś kolejna subkultura. Więc cieszę się, że to, to jest kolejna, kolejny element tej układanki, no i też w sumie symbolicznie reprezentant Wrocławia. O. Śląsk ciągle. Tak. Istotne, żeby to. E, U siebie. O, o, o tym wspomnieć, bo to jest e, też cenne. No. Właśnie, a powiedziałeś o tym, że mieliście fajny flow. Czy to jest tak, że ze wszystkimi miałeś takie flow, albo inaczej, musiałeś złapać takie flow, żeby dobrze wam się grało? Czy czasami kompletnie nie było punktu styku? Zd zdarza się tak, że trzeba po prostu przyjść do pracy i o, zrobić ją dobrze, ale mm, myślę, że wtedy też się pojawia jakiś taki obopólny szacunek, że nawet jeżeli mogło nie być jakiejś tam niesamowitej imprezowej y, przyjaźni y, atmosfery, to jednak zrobienie dobrej roboty w pracy szacunek Piona dzięki. Super. No i jeszcze był z młodej szkoły Jan y, Kigi, ciekawą właśnie postacią, bo. Też go w sumie w zasadzie poznałem już na próbie. Gadaliśmy przez telefon raz. Ale to też jest dla mnie właśnie ciekawy pomost pomiędzy tą całą nową szkołą, czyli gdzieś, czy tu Leosia, czy tu jest w ogóle Szczyl, zupełnie inna postać. Znowu z Lechuosa też zupełnie inna postać. Więc podoba mi się to, że ci młodzi są bardzo różni, tak jak zresztą nie staży, ale. No i tam oczywiście jeszcze będzie jakaś niespodzianka w line-upie. Jak to? Nie, że no. ktoś nowy zupełnie? Nie, no w sensie nie coś, coś niezapowiedzianego yy, musi zawsze być. Ale rozumiem, że nie możesz zdradzić żadnych no, no szczegółów. To wtedy by nie było żadnego <laughs> fanu z tego. No. Okej. Okay. A co powiesz um, o Panu Tetris? O Panu Tetrisie? E, no to no. jest... to jest. <laughs> o, o, o Panu Tetrisie... Znaczy to jest w ogóle dobre, żeby nie odmieniać czasami. E, nie mogę przytoczyć przykładu, kiedy najbardziej lubię nie odmieniać w języku polskim. Przytocz. To, no nie, Proszę nie. cię, ta dygresja mało nie, nie było mogę. dygresji w trakcie nie, nie tej mogę. rozmowy. Nie, nie mogę, bo to by teraz było tego. skojarzone z. No dobrze. Ale podoba mi się. No więc z Tetrisem jest oczywiście to, że jest freestyleowcem świetnym i Jonasz jako taki trochę prekursor tego w Polsce. A wszystkim też i na Śląsku. Plus Tetris, plus no, ostry freestylujący to też mi daje coś, czego, czego nie może zabraknąć, jeżeli koncert się nazywa Historia Hip Hopu, a nie ma tam freestylu, no to to nie byłoby kompletne. Ostry pięknie nawinął na poprzednim koncercie sam z siebie, ale teraz. Nieproszony. Ale teraz. Yy, no nie no, on tak z serca <laughs> wysłał, z mlekiem matki, jak już powiedzieliśmy. Mm, ale teraz jakby rzeczywiście yy, taki będzie specjalnie yy, element scenariusza i no, z tego się w ogóle hip-hop wziął przecież, nie? z jazzu. Czy to by się lepiej współpracowało z tymi, których wcześniej znałeś? To był jakiś yy, dla ciebie coś do przeskoczenia, kiedy widziałeś się z kimś pierwszy raz, dopiero na próbach? Nie, no to, to jest też to, że jak kogoś nawet nie znałem, to przecież znałem go z... z Wikipedii. Jak, jako fan. E, <ślad <Crunchy> <ślad> więc... <ślad> tak, z internetu, więc... Nie obczajałeś? Um... Nie robiłeś szybkiego, krótkiego facebookowo-instagramowego y, y, dochodzenia? Pięciominutowego? O każdym? Nie mam. <ślad> no widzisz, że to ja robię i potem rzucam takimi anegdotami. <ślad> na coś się to przydaje. No... Um... Ale nie, no właśnie jak znasz czyjąś muzykę, to znasz trochę też yy, tego kogoś, nie? Oczywiście. Po warstwie tekstowej chociażby. No. Ale też po brzmieniu. Wesołe, smutne. Mhm. No. Ty lubisz zmienność w swoich projektach, nie lubisz robić powtórnie Tlen. tej samej rzeczy. Tlen. To jest takie twoje, tak jak no, powiedziałeś, powietrze. No, historię polskiego hip-hopu robisz drugi raz, a wyobrażasz sobie, że zrobisz trzecią edycję? Teraz nie. Yy organizacyjnie. E, tak mi się wydaje jest to e, no karkołomne. E, dużo jest e, przygód rzeczywiście. No. E, ale znaczy trochę zatęskniłem być może za mm, tą wolnością i nie wiesz no, jak jest 100 czy parę podmiotów, Próbujesz wszystkich ciągle ugościć jak najlepiej potrafisz. To jest jednak... No to jest tak jak hmm, organizujesz imprezę i bawisz się najgorzej, nie? No tak naprawdę cały czas musisz... Dzień dobry, drinka, ty siedzisz tutaj. Cały serwujesz drinki i, i, i wszystkim otwierasz drzwi na domofonie. No. A co ci się najbardziej podoba w tym projekcie? No nie, no, yy, bez sensu. Yy, dziękuję, że tak skręciłaś, bo bym skończył negatywnie. Nie, no, wszystko mi się podoba. Oczywiście na, na scenie, w momencie, kiedy już się zaczyna któryś, któryś numer, nagle wszystkie problemy znikają. Oczywiście pojawiają się nowe, bo chcesz, żeby to było lepsze natychmiast. I poprawki, 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 ale, ale czasami warto. No. A ty najbardziej lubisz ten proces tworzenia? Czyli teraz jak konstruujesz ten koncept? Ten moment, jak jesteś na scenie? Czy tak naprawdę teraz już trochę marzysz, żeby to już się skończyło i żeby było po? I żebyś się mógł w kapciach napić rumianku i wiedzieć, że to się wydarzyło. Dokładnie. Czyli które? Nie, Nie, no na pewno takie sportowe zmęczenie, jasne, ale chyba kocham początek, czyli za zaczynanie czegoś nowego. jakiś jakby zabieranie się za jakiś nowy numer, wymyślanie, jakie on jeszcze może być wszystkim. No to jest oczywiście najpiękniejsze. A najbardziej bolesne jest jednak Odkrawanie od, od, od tego, co musi być wykasowane, mm, zamykanie, żmudna bardzo pr robota przy partyturach. No. no i potem ten najgorszy y, proces sygnuje już tym tą budową, nie? Jak nagle stawiają przed tobą ten budynek i już możesz go zobaczyć i on istnieje, i wtedy y, to jest ta najlepsza nagroda. No i oczywiście. Koncert to już jest w ogóle ciężko ocenić, tego nie umiem nigdy ocenić, myślę, że z tydzień po. No. To jest tak, że wchodzisz na scenę i po prostu już ci nic nie interesuje chcesz tylko dotrwać do końca? Czy czujesz taką wewnętrzną satysfakcję z tego, że jesteś na tej scenie? Głód tego, żeby wszystko zrobić. Takie, takie trochę, wiesz, że idziesz na to boisko i musisz... Coś za, załatwić jakieś sprawy. Patryka. Ale to też miałem właśnie w, z Bemowem, że y, no to był pierwszy koncert po trzyletniej przerwie, to nigdy nie doceniałem tego uczucia aż tak bardzo, jak, jak po tych trzech latach. Y, więc na Bemowie to była, to była wielka frajda i zdziwiłem się, jak bardzo y, jak lekko podszedłem do trudności zadania. A w takim dużym, złożonym projekcie ty jesteś perfekcjonistą i widzisz te rzeczy, które wyszły na koniec? Czy zawsze doszukujesz się? Okay, to zawsze się. widzę, co nie wyszło. Czyli w ale... sumie to, to, to nie jest satysfakcja, tylko to jest tak naprawdę taki ból i cierpienie cały czas. No oczywiście. Artysty i twórcy, cały czas czujesz nie, się oczy... niedokończony. Nie, no oczywiście, a to normalne nie. jest, ale mm, w sumie piękne jest to, jak wpiszesz sobie to w plan. Czyli dlatego nie chcę grać z laptopem, dlatego gramy na żywca i dlatego zawsze gramy też jakieś inne, nowe, dziwne rzeczy bo w to są wpisane błędy. I to jest, to jest ta nawigacja tym wszystkim. Sto razy ciekawsze wtedy. Moglibyśmy spokojnie, ludzie grają często, już trochę, no zaczynam może za bardzo to um, często mówić, ale no, ludzie grają często koncert nagrany na próbie. Tak się zdarza. Czy laptopy grają jakieś tam główne rzeczy, ktoś coś ledwo tam dodaje? No, troszeczkę czasami są takie koncerty ogóle, z pendrive'em. No w ogóle, ale, ale jakby w tym posz, poszła masa. Czyli to nie próbuję teraz nikogo wskazać palcem, bo to jest generalny trend. I, i nie, nie podoba mi się to jako odbiorcy. Nie chcę na koncercie usłyszeć dokładnie to samo, co, e, co na płycie albo na innym koncercie. Czyli ty wolisz, że jest chaos? I wolisz ten wolę, że są błędy, wolę, że są Nie, trudności, że mhm. ale dzięki temu jest prawda i jest, yy, jest walka o to. A z tego komfortu, yy, takich w ogóle to jest też kompletny brak przyjemności, yy, granie z jakimś klikiem. Teraz jawisz mi się jako taki to ten się... syzyf, który cały czas wynosi Nie, kamień to, znaczy, na górę jest, i czuje satysfakcję z tego, przydatny. że wnosi. To jest w ogóle duży, duży temat. Czy grać koncerty też dla wizuali, czy, czy aspekt wizualny na koncercie, czy on jest w ogóle ważny, jak ważny, gdzie mierzymy ten walor wizualny względem waloru muzycznego na koncercie, bo ym, dla wielu ludzi to jest, to jest piekielnie ważne, ale na przykład klik właśnie to załatwia, czyli że grasz na jakimś kręgosłupie niewidzialnym, który mierzy czas trwania tych wszystkich rzeczy po to, żeby na przykład światła, filmy, wizuale się mogły wydarzyć w sposób zaprogramowany, a tak jak my gramy, to jest praktycznie niemożliwe. Więc yy, to już jest pierwszy, pierwsze schody, nie? Że to jest w ogóle bez sensu. O wiele trudniej też się gra. No, raperom jest trudniej, perkusistom jest trudniej, mi jest trudniej, wszystkim jest trudniej bez klika. No, a ty jak ale jeździ, to jest, jeździsz na przykład? Mhm. Ale to jest ten klasyczny styl. W sensie dla mnie to jest to, jak gra orkiestra symfoniczna. Ona trochę pływa, trochę nadrabia, trochę, go, trochę się spóźnia, trochę się śpieszy. Dlatego to w ogóle tak brzmi, a nie inaczej. No to po takim koncercie to musisz być umęczony. Jak ty cały Bez, czas musisz żonglować tymi talerzami. Ale już naprawdę. Tymi, tymi talerzami. Oczywiście, że tak, ale to każdy jest raperzy tak samo. No. Każdy skrzypek, każdy kontrabasista. A ty jak jeździsz na przykład na koncerty, to wolisz takie, które są wizualne? Na przykład właśnie Beyoncé, która wiadomo, że cały ten anturaż ma taki bardzo rozwinięty. Czy takie, w których chodzi tylko i wyłącznie o muzykę? No, mm, jest taki gatunek muzyczny, muzyka muzyków. I są takie koncerty dla muzyków tylko. Tylko dla muzyków? Tak, tak. Dużo jest takiego jazzu, dużo jest takiego e, jakiegoś takiego typu nawet no, solo było. Są takie zespoły właśnie dla muzyków. Mm, czy to są dość skomplikowane rzeczy i wtedy. Cała komplikacja już leży w muzyce, czyli w jakichś tam szalonych metrach, donacjach, breakach, w tym, że nie do końca wiesz, co zostało ustalone, co się właśnie wydarzyło, jaki, jakiś niesamowity zbieg okoliczności. No jazz, oczywiście tym stoi, że planujesz te zbiegi okoliczności, ale zostawiasz je otwarte. No więc myślę, że to jest chyba naj, najważniejsze w koncertach, jednak wolałbym. W ogóle najbardziej bym lubił chodzić do filharmonii, gdzie nic nie miga. Mhm, jakby nie zatracasz sobie tego koncentracji. Tak, zupełnie koncentracji. odciąć. Mhm. Natomiast oczywiście nie próbuję mówić, że medium wizualne nie jest ważne na imprezie, w klubie. Totalnie rozumiem. A znowu chyba z najmocniejszym medium, jakie tylko istnieje w sztuce, może być film z muzyką oczywiście. Nie? No to jest na ilu poziomach w ogóle już yy, zanurzenie? Niebywałe. Mamy historię polskiego hip-hopu, teraz już drugą odsłonę. Ty już miałeś do czynienia z historią amerykańskiego hip-hopu, tak. ale to było kilka lat temu. A gdybyś na przykład teraz miał stworzyć na scenie amerykańskiej, da dają ci propozycję Carnegie Hall albo coś takiego, i masz stworzyć historię amerykańskiego albo światowego po prostu hip-hopu, to kogo byś tam zaprosił do współpracy? Teraz. Czy to byłyby te same tuzy, te same wielkie postaci, co kiedyś? Czy coś by do tego, do tego nie, dodał? Nie chcę, nie chcę mówić, bo <laughs> mam nadzieję, że nie mogę. E, nie. nie. Nie, nie, no w sensie, że... E, nie, co ty mówisz? Już du ale wiesz co, ja już... Przepardą. Nie, teraz to już nawet nie poczułam, już teraz jestem znieczulona. Cały czas jestem kopana pod stołem. Ehm, niewinność? Ehm, no więc e, to już parę razy było blisko, jakieś tam rzeczy się działy. Mhm. Więc w sumie nie ma co o tym gadać. Bo no. Mhm. No. Okay. to jeszcze się może tysiąc razy coś. Dobrze. No. Czyli tu postawimy kropkę, tak naprawdę. No. Ym, to jest też już kolejna taka sprawa, która musi być załatwiona. No. Ym, to nie jest też łatwe dla raperów, i tutaj mi się też przychodzi jeszcze. Mm, Fajny komplement dla, dla tych naszych polskich legend i, i nowej szkoły, że nagrywając taką płytę w Niemczech z niemieckim raperem, e, doszło do tego, że on trochę nie dźwignął tego w ogóle projektu i wręcz wylądował tam w jakichś instytucjach, e, bo to było tak trudne i stresujące, więc e, to nie jest łatwe i 100 razy łatwiej byłoby grać e, wszystko m, po Bożemu <grych> z przekąsem między Bogiem a prawdą, um, niż ryzykować i robić takie dziwne rzeczy, dlatego właśnie um, trzeba. Masz jeszcze jakieś abstrakcyjne i zwariowane pomysły na przyszłość? No. Ale na pewno o żadnym z nich nie możesz nic powiedzieć. No po co? <laughs> trzeba tylko działać, bo w sumie z gadania nic nie wynika, nie? Czego można ci życzyć? Służby. Udanej służby. Czujesz się, że jesteś na służbie? Oczywiście. Ale narodowi, że niesiesz kaganie za światło? No, <laughs> <laughs> Piękne. E, nie, no tego, że, że, mogę, że mogę robić to, co do mnie należy. W sensie, że e, to jest jakieś gigantyczne szczęście i zaszczyt, że, że to jest możliwe. No. E, nigdy nie sądziłem, że będę w tym miejscu, e, że mogę z Nosprem zagrać koncert. W sto parę osób na scenie z, z moimi idolami yy, przed jakąś horrendalną ilością ludzi, to jest, to jest cud, to powinno się w ogóle nie wydarzyć, to powinna być muzyka dla nikogo, nikt nie powinien znaleźć takiego koncertu. On powinien być trudny, dziwny, niedostępny, niemożliwy, nie istnieć. Ale ty bardziej chciałbyś właśnie iść w taką alternatywę? Być postrzegany jako osoba niszowa cały czas, czy bardziej właśnie w masę w związku z tym, żeby zaspokoić jak największą liczbę? Nie, ludzi? To, znaczy to, że Marzysz o liczbach? To, to, że gramy tak duży koncert, wynika z trudności jakby produkcji takiego wydarzenia. Gdybyśmy zagrali salę koncertową, to byłoby, no nie wiem, jak jakby to było załatwić. Albo y, mogłoby to na to kupić bilet 0, ileś y, procenta. Odbiorców, którzy by chcieli, albo te bilety musiałyby jednocześnie kosztować, nie wiem, po parę dziesiąt, naście tysięcy, żeby to mogło w ogóle za siebie zapłacić rachunki. Więc tak naprawdę to trochę też jakby wynikło z potrzeby ta, 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 ta skala, żeby mogło w ogóle dojść, to już tak stricte biznesowo, do, do, do rzeczywistości. No, do, ale to nie jest tak, że o liczbach marzysz, tylko bardziej o kreatywności i o tym, żeby robić ciągle nowe rzeczy. Ja Nie, nie, nie dużo wiem o liczbach. To w takim no. razie życzę ci nie liczb, ale tej kreatywności. Nawet nie wiem, ile w tych kawałków w ogóle będzie de facto. Boż to na pewno policzy w jakichś mediach. No. I służby ci życzę. Moim gościem dzisiaj był Radimir Dębski. Bardzo dziękuję, że byłeś ze mną. Bardzo mi zaimponowałaś wieloma rzeczami i wspaniałym wywiadem. Dziękuję. Bardzo ci dziękuję. Bo... Jakie słowa mam na serce?